jeszcze ustawmy tytuł filmu. Dlaczego? Jak ugryźć słonia, tak? Jak zjeść słonia. Jak zjeść słonia, okej. Okay. Dobra, no to jak już wiemy, to musimy wytłumaczyć, czym jest ten słoń. Słoń posłuży nam jako metafora. Metafora czegoś dużego. Tytuł filmiku Jak zjeść słonia. Oczywiście wiemy, że słonia nie da się zjeść naraz. Jedna osoba, jakkolwiek duża, czy też jedno zwierzę, jakiś krokodyl albo coś takiego, jakkolwiek byłoby duże i jakkolwiek mały nie byłby słoń, to i tak naraz, no nie pożre. Jak zwykle szukaliśmy przykładów z naszego życia codziennego. Tym razem postanowiliśmy troszeczkę odejść od przykładów z życia codziennego naszych firm, czyli projektów, inicjatyw, tego, czym się zajmujemy. Z pomocą przyszło nam mieszkanie, a dokładnie rzecz ujmując, remont mieszkania. Ja nie wiem, czy to jest z pomocą, bo każdy, kto zabierał się za remont mieszkania, wie, jak karkołomne jest to przedsięwzięcie, bo przeważnie, zresztą tak jak na projektach informatycznych, od których chcemy odchodzić, nic nie idzie tak, jak powinno być, ani nic nie idzie zgodnie z planem. Przede wszystkim powiedzmy sobie, że tak samo jak projekty informatyczne, nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć, tak? Czyli mamy do czynienia z nieznaną nam materią, jeżeli to w ogóle jest pierwsze mieszkanie, które wykańczamy, to w ogóle nie mamy o tym zielonego pojęcia. I tak naprawdę szukamy a. specjalistów, b. opieramy się na pewnych dostarczonych nam planach, pewnej wiedzy, którą posiadamy o tym mieszkaniu, po to, żeby to mieszkanie wyremontować. Tutaj pojawia się pytanie. Pytanie, które jest równocześnie tematem naszego filmiku, czyli... Jak zjeść słonia, jak zrobić remont mieszkania. Jak przeprowadzić projekt informatyczny od A do Z, żeby się nie naciąć. Odpowiedź jest bardzo prosta, po kawałku. To jest dość czerstwy dowcip, ale doskonale obrazuje to, o czym mówimy, bo oczywiście wiem, że tego słonia, i tu teraz możemy powiedzieć, że jakkolwiek on duży by nie był, to jeżeli będziemy go jeść po kawałku, zakładając, że mamy gdzie przechowywać go, to w końcu na pewno prędzej czy później uda nam się go zjeść. Tak samo jak mamy remont mieszkania, tak samo jak mamy projekt informatyczny, jeżeli go podzielimy na odpowiednie małe kawałki, to prędzej czy później, jeżeli jest remont mieszkania, to na pewno później, skończymy. Te małe kawałki, o których mówisz, mam wrażenie, że możemy bardzo ładnie nazwać w nomenklaturze biznesowej, a mianowicie mówimy o podejściu iteracyjnym, tak? I o podzieleniu jednego dużego backlogu albo dużego remontu mieszkania na mniejsze części, tylko i wyłącznie po to, żeby móc pracować w sposób, nie chcę powiedzieć idealny, ale żeby móc pracować w sposób zaplanowany. O. Mieliśmy już dyskusję na temat MVP, czyli tak. Minimum Viable Product, i to jest coś, i tam, że... jeżeli dobrze pamiętam, też mówiliśmy w kontekście remontu mieszkania, prawda? O remoncie kuchni chyba, że nie musimy chyba robić tak. Wszystkiego od... na raz, tylko możemy po prostu podzielić to w jakichś tam małych częściach i realizować je po kolei. Więc jeżeli już mamy temat MVP ogarnięty, czyli wiemy, że każdy ten kawałek, na który powinniśmy podzielić naszą pracę, powinien coś wnieść, no bo jeżeli powiemy, że nie wiem, pomalujemy metr kwadratowy ściany, no to tak by to nie jest MVP, no bo wiadomo, że tą ścianę i tak później trzeba będzie pomalować do końca, tak? Ale takim MVP w kontekście remontu mieszkania może być na przykład skucie ścian pod kable, czy położenie gładzi, czy pomalowanie ścian, czy nie wiem, wylanie podłogi, czegokolwiek. Coś, co daje jakiś efekt, co niekoniecznie jeszcze jest użyteczne dla odbiornika końcowego, dla odbiorcy końcowego, ale jest na tyle skończone, że widzimy, że to posuwa tą pracę do przodu. Wróćmy teraz na chwilę do rzeczywistości służbowej, projektowej, do tego, jak pracujemy w naszych firmach. Do słonia chcesz wrócić. Nie. Wróćmy do rzeczywistości projektowej, do tego, w jaki sposób pracujemy. Spróbujmy przełożyć to, o czym teraz powiedzieliśmy, na to, w jaki sposób pracujemy w firmie, a mianowicie mówimy o backlogu, mówimy o jakimś dużym wymaganiu i mówimy wprost, nie realizujemy dużego wymagania. Od razu, nie realizujemy tego dużego wymagania w jednej części, dlatego że jest bardzo dużo składowych, bardzo dużo rzeczy, które w międzyczasie mogą się zmienić, które spowodują, że realizacja tego wymagania może nie mieć sensu. Może nie w całości, ale w części to wymaganie może zostać zaniechane, możemy zrobić coś zupełnie innego. Najczęstszym zarzutem, z jakim spotykamy się, kiedy mówimy o dzieleniu wymagań na mniejsze, i to szczególnie przy projektach informatycznych, bo niekoniecznie jeżeli mówimy o czymś innym, bardziej życiowym, bo tam to bardzo często jest naturalne i ten podział jest widoczny. Przy projektach informatycznych bardzo często słyszymy, że to brzmi fajnie w teorii, ale specyficzna sytuacja danego zespołu, czy też danego oprogramowania, czy też danego projektu jest taka, że wymagania duże są niepodzielne i nic z tym nie da się zrobić. I słyszeliśmy już to tyle razy, że za każdym razem z pełną świadomością negujemy
to twierdzenie, dlatego że za każdym razem prosząc o podanie przykładu wymagania historyki, której nie da się podzielić, za każdym razem jesteśmy w stanie udowodnić to, że wszystko da się podzielić, również da się podzielić coś, co z punktu widzenia naszego projektu wygląda na niepodzielne, bo jest tak skoncentrowane i tak hermetyczne, że wydaje nam się na pierwszy rzut oka, że tego się po prostu nie da zrobić. Pamiętajmy, że dzielenie służy nam po to, żeby wszystkie nasze historyjki zmieściły się w sprincie, więc jeżeli mamy sprinty dwutygodniowe, to żaden kawałek pracy nie powinien być większy niż 2 tygodnie, a lepiej, żeby był mniejszy, no bo wiadomo, że jakiekolwiek opóźnienia, żeby nie spowodowały, że te wymagania nie zostanie zrealizowane w jednym sprincie. Jakiekolwiek opóźnienia to jest, przepraszam, że ci wejdę słowo, to jest jedna rzecz, ale drugą rzeczą jest to, że dobrze jest mieć więcej niż jedną historyjkę na sprint, tak? Bo jeżeli mamy tylko jedną historyjkę na sprint i jej nie dowieziemy, no to można powiedzieć, cały sprint leży. A jeżeli mamy więcej niż jedną historyjkę i podzieliliśmy to w taki sposób, że możemy realizować kilka historyjek jednocześnie, to wtedy oddanie tego kawałeczka spowoduje, że coś dowieziemy i będziemy... Będzie sukces. Tak, będzie sukces. To właśnie chciałem powiedzieć, tak, że będzie morale zespołu będzie utrzymane na bardzo dobrym poziomie. Więc wracając, czy każde wymaganie da się podzielić? Każde wymaganie da się podzielić do takiego stopnia, żeby zmieściło się w sprincie. Tak jest. I czy ta każda część będzie miała jakąś wartość? Jak najbardziej tak. Czy można przesadzić w drugą stronę i podzielić te wymagania na zbyt małe? Jak zawsze, jak ze wszystkim. Jak ze wszystkim. Wszystko można przesadzić, tak samo jak możemy przesadzić z podziałem historyjek, spowoduje to, że będziemy zajmować się tym samym wymaganiem w wielu częściach, co może doprowadzić do tak zwanej inflacji punktowej. Tak jest. Albo możemy po prostu zbyt wiele czasu spędzać na papierologii, czyli obsłudze wymagań, w jakikolwiek sposób ona nie wygląda w naszej organizacji. W takim bądź razie, Tomek, jak zjeść słonia? Po kawałku i pamiętajmy, że każdego słonia można pokroić na odpowiednie małe kawałki.